Black Friday w Jim Beam z rabatami sięgającymi nawet 80%. Sportowej i 3 lata nie chodzi na WM. No widać, widać. Nie, to ja akurat na tej bramce... Ja byłem w reprezentacji Polski w rugby, a co ty byłeś? Ja byłem... Tak myślałem. Ale ja wiem dlaczego, bo tu Bandura mówił, że ma problemy ze wzrokiem, jak patrzył na pan lekcji, to nie widział tego. Ja jak miałem treningi i była już ciemno, i stary, nie miałem soczewek, to piłka mi wyrastała tu, nie? Nie, ale akurat Bandura myślę, że był najlepszym zawodnikiem w waszej drużynie. Ja żałuję, że nie mogę grać w polu. Więcej od Ginolda się spodziewałem. Myślałem, że Ginold normalną czwórkę. No i ale to też dlatego mnie zaskoczył jakby, no... Patryk, jesteśmy już po waszym meczu. Jestem ciekawa, czy ty się spodziewałeś, że różnica i wynik będzie aż tak kolosalny? Tak. My gadaliśmy, że jak 10-0 do pierwszej połowy będzie, to będzie na... Nie, no wiedzieliśmy, że dostaniemy 10-0 do pierwszej połowy. Myślę, że tak było, no. Okej, to jestem ciekawa, jak ocenisz swoich zawodników, przyjacieli, którzy tutaj byli razem z tobą w tym wszystkim. Kto według ciebie był najmocniejszym dzisiejszym zawodnikiem? Najmocniejszy był Morg. Więc zostawił kawał serducha, bardzo wybiegany lewobrońca. Czyli dajemy mu 10 na 10? 10 na 10. Dobra. Tobie? 10 na 10. Nie, no każdy fajnie zagrał. No Gino miał kontuzję, więc 11 na 10. Okej, okay, a myślisz, że jakbyś nie stał na bramce, to mógłby ten wynik być trochę inny? Mogłoby paść parę kontuzji. 20-0 na przykład? Nie, no mogło, ja powiem tak, parę kontuzji mogło być więcej. Więc może by wygrali chłopaki w osłabieniu. To całe szczęście w takim razie, że to się nie zdarzyło. Patryk, ja jestem ciekawa, ponieważ ludzie, których zaprosiłeś, znamy tylko Ginolda. Większość z nich to byli ludzie gdzieś z Twitcha, gdzie widzowie ich nie kojarzą. Was kojarzą głównie przez to, że gdzieś tam byliście kiedyś, komentowaliście, byliście w hate roomie, tak? Tak, tak, my mieliśmy swoją, byliśmy w loży szyderców, ostatnio Speedy był z nami za babkę przebrany. Ja zawsze uważam, że trzeba swoich kolegów, przyjaciół ciągnąć za sobą, więc pojawiła się okazja, gdzie możemy chłopaków też wciągnąć gdzieś do tak więcej do świata, ich pokazać. I nie chcieliśmy brać jakichś spoconych piłkarzy i tak dalej, chcieliśmy zabrać ze sobą swoich przyjaciół, wzięliśmy Morka, który na Twitchu już jest od jakiegoś czasu. Wzięliśmy Kalesona, który też gdzieś tam się pojawia już coraz bardziej, i Speedy'ego, naszego przyjaciela, więc stwierdziliśmy, że po prostu chcemy zagrać jako wspólna ekipa, a nie tam w jakichś spocuchów brać piłkę nożną. Wasze występy na live'ie, ale nie właśnie u siebie na kanałach, tylko u kogoś innego, rozpoczęły się właśnie od hate roomu, później były gdzieś konferencje i walki, a niedawno byliście też u Krzysztofa Stanowskiego. Jestem ciekawa, jak wspominacie tą rozmowę i sam fakt zaproszenia. My byliśmy w szoku, ale w sumie byliśmy w szoku, ale z panem Stanowskim złapaliśmy dobry język na konferencji pierwszej. To stres lekki był, ale myślę, że z panem Stanowskim byśmy znaleźli wspólny język i bardzo fajnie nam się rozmawiało. Okej, okay, a jeżeli mówisz, że byście znaleźli, to czy jest opcja, żebyście kiedyś w przyszłości coś wspólnie może stworzyli? Może z Krzysztofem i pokazali, jak funkcjonuje Twitch w takim razie. Nie, ale może dziś zawsze możemy się spotkać, pogadać. Ale czy coś stworzyli? Raczej nie, bo to my jesteśmy dwa inne światy. A czy twoi przyjaciele, którzy są dzisiaj z tobą, chcieliby też może walczyć? Myślę, że nie. Chłopaki nie, chyba nie, raczej, że wy nie. Wy też mówicie, że dajecie sobie trochę czasu na przerwę. Jestem ciekawa, jak wygląda tworzenie kontentu na Twitchu. Czy wy jakoś wcześniej coś planujecie, czy to jest totalny spontan, że wy naprawdę nie wiecie, co będziecie robić dzisiaj, jutro, ani pojutrze? Często tak jest, że może troszkę sobie coś tam przygotuję, ale ja lubię robić też grube rzeczy i czasami lubię sobie coś rozplanować i tak dalej. No więc to zależy. Ginold jest taki, że wali freestyle. Ja jestem taki, że często freestyle, ale lubię coś grubego przygotować, planuję coś i tak dalej. I staram się to realizować. Wiele razy mi się to gdzieś pomogło i trzymam się tego. Mam teraz plan na moje streamy. Chciałbym troszkę wrócić do topki z powrotem, bo gdzieś po walce mocno mój content spadł na Twitchu. Ale... Ty masz troszkę rywali, ponieważ Meduza i Marcin Dubiel gonią gdzieś tam te wyniki.
Nie no, Marcin Dubel to nie jest żaden przeciwnik twitchowski. Rozumiem, że nie jest w stanie ci zagrozić. Nie, ja w ogóle nie traktuję chłopaków jako konkurencję, oczywiście żartuję. Ja nie patrzę, kto jest pierwszy, kto jest drugi. Ja się skupiam na siebie, na stworzeniu swojego community, a nie biorę udziału w jakimś tam wyścigu szczurów, więc ja się cieszę, że mam swoje community, jest mocne, chcę je rozwijać, chcę dawać im content, a liczby to jedno. No to jaka sytuacja najbardziej utkwiła tobie w pamięci? To Ginald streamuje w takim razie. Ginald 3 lata streamuje, jakoś tak. Najśmieszniejsza sytuacja. Nie masz czegoś takiego, że jak ktoś się ciebie pyta, to mówisz, kurde, to się wydarzyło. Setkę z buta ostatnio wybiłem. Okay. Tego. Robiłem drunk streama i waliłem setę z buta. A jakie są jakieś zadania w ogóle, które oni wam dają? Właśnie obserwatorzy i wy ich na przykład nie wykonacie za żadne pieniądze? Nie no, raz wskoczyłem z Ginoldem za rękę latem do takiego zbiornika wodnego nad Maltą, gdzie chodzą ludzie i na spacery i tak dalej z dziećmi i pieski biegają, restauracje są, my się rozebraliśmy do gaci, wskoczyliśmy do tej zupy, okazało się, że tam jest sinica w ogóle, ale no jest, ja nie zrobię dużo rzeczy za pieniądze, ja zrobię rzeczy, które mnie bawią i nie haczą gdzieś tam o jakieś, wiesz, ja za wszystko za pieniądze nie zrobię. Są federacje, w których nie wystąpię, są rzeczy, których ja za pieniądze nie zrobię, bo jednak ja mam bardzo duży szacunek do siebie. Czasami lubię podpierdalać, bo też jestem głupkiem, który lubi, jak się z niego śmieją, ale ja mam swoje granice. To jest druga federacja, której ty jesteś zawodnikiem. Jestem ciekawa, do której ci bliżej, do Freak Fightów czy właśnie do MOV? Nie, no do Freak Fightów. Czyli tak jakbyś miał wybrać opcję powrotu do jednych z nich, to zdecydowanie byłaby to walka po prostu. No tak, no wolę się bić niż grać w piłkę. No i niech to zostanie, dziękuję to bardzo. Zostanie, dziękuję bardzo. Cześć. Black Friday w Jim Beam z rabatami sięgającymi nawet 80%. Black Friday w Jim Beam z rabatami sięgającymi nawet 80%. Black Friday w Jim Beam z rabatami sięgającymi nawet 80%. Black Friday w Jim Beam z rabatami sięgającymi nawet 80%. Black Friday w Jim Beam z rabatami sięgającymi nawet 80%. Black Friday w Jim Beam z rabatami sięgającymi nawet 80%. Black Friday w Jim Beam z rabatami sięgającymi nawet 80%. Black Friday w Jim Beam z rabatami sięgającymi nawet 80%. Black Friday w Jim Beam z rabatami sięgającymi nawet 80%. Black Friday w Jim Beam z rabatami sięgającymi nawet 80%.